6 pięter książek. Tak, ale to jest first hand, to trzeba zaznaczyć. Ceny tam już są takie normalne. To nie jest coś. To nie jest miejsce, gdzie fan może znaleźć okazję. To nie to. Tak, tutaj ta dzielnica jest doroślejsza niż Harajuku. Ale też mają swój styl. Bardziej blond włosy, są na topie tutaj. To znaczy, na Jennifer Lopez. Być może. Wczoraj tu byliśmy, jak lał deszcz, niesamowicie wiał wiatr. Ponoć byliśmy na obrzeżach jakiegoś cyklonu. Nieciekawie to wyglądało, niemniej jednak dzisiaj jest już fajnie. Może nie przez cały czas świeci słońce, ale już nie pada, nie wieje. I można na spokojnie porozglądać się po tej bardzo ciekawej dzielnicy. To właśnie tutaj, w Shibuya, jest pies Hachiko. Sławny pomnik, pod którym często spotykają się ludzie, aby dalej dawać balanę. Tak jest, drążyć tą ciekawą dzielnicę. Jeden z większych sklepów KMV w Tokio. Wyjaśnij, co to jest KMV? To jest taki sklep z muzyką i DVD, nasz Empik, ale... Ale o wiele, wiele, wiele... większy. Sama muzyka. DVD-ki, filmy, tego typu rzeczy. Jak widać, na działy podzielone, poszczególne piętra. Japoński przemysł muzyczny jest naprawdę 100 razy większy niż nasz. Ha, niż nasz? Nie ma porównania. Nie ma porównania. To jest bardzo dobry, polecam szczerze, ten fast food, First Kitchen. Aha, to dlaczego? Taki KFC. Podają również kurczaki. Ale to jest japoński KFC. KFC, mówimy o KFC. Bo my to się tak posługujemy takim swoim slangiem, a nie wszyscy mogą go zrozumieć. Jest naprawdę smaczne. Jak na fast fooda oczywiście. Kwestia gustu. Ja akurat nie przepadam, ale wierzę na słowo i ludzie, którzy lubią KFC, na pewno zjedzą tu fajne rzeczy. Proszę bardzo, zobaczcie zresztą sami. Nadal zresztą, jak widać, jest to dzielnica o charakterze młodzieżowym. Zwróć uwagę, to pod loterią stoi. Przyjrzyjcie się tylko. Bynajmniej nie jest to jakiś odosobniony przypadek, po prostu nie zawsze mamy kamerę w ręku. Nie zawsze mamy naładowaną baterię i nie zawsze mamy czyste kasety. Naprawdę to, co udało nam się tutaj nagrać, to jest 1/1000 tego, co widzieliśmy i co widzimy. Nadal jesteśmy w Shibuya. Chwila przerwy była na zorientowanie się, gdzie jesteśmy. Bo tym razem weszliśmy w uliczki, których wcześniej nie zwiedzaliśmy. Trudno to zabłądzić, ale no, można się na chwilę zakręcić. O, fajnie. Okej. Już pomaję? Mhm. Już wszystko wiemy.
Bardzo ciekawe miejsca, bardzo. Gdzie się nie rozejrzeć? Właściwie w Japonii jest jeden fantastyczny motyw, że nie musimy się zastanawiać, gdzie się pójść rozerwać. Można na ślepo wsiąść do byle jakiego metra, byle gdzie wysiąść i ma się gwarancję, że na pewno znajdzie się miejsce, w którym będzie można miło spędzić na przykład sobotni wieczór. Słuchajcie, tu jest jakiś kanał telewizyjny albo radiowy. Telewizyjny. Odbywa się właśnie jakieś nagranie na żywo. Tak, na żywo, to jest jakaś telewizja miejscowa. Widać, wpuszczają publiczność na niektóre z programów. Ten facet jest podobny do Hardgeya. Ale to nie on. Ale widać, że załapała nowa moda, jeśli wiecie, o czym mówię. Jak już powtarzałem, mnóstwo niespodzianek na każdym zakręcie. A może się tutaj zrobić na taki wgląd piękności, rysunku? Oto miejsce, gdzie możecie tego dokonać. Mhm. Za odpowiednią sumkę zrobią, co tylko zechcecie. No, w tym miejscu akurat tylko z włosami. Tylko z włosami, oczywiście. W Shibui zapada powoli zmrok. Jak widać, rozjaśnia się ona światłami neonów. Tak jest. Mandryk jest tutaj. To jest mandryk, tak, w którym byliśmy wczoraj. Wczoraj nam dotarcie tutaj zajęło całą wieczność. Ale... i J-Pop Cafe. A wiesz, jakie duże? A co, wchodzimy tam? Nie, jedziemy dalej. W każdym razie warto zajrzeć do tego mandryka. To jest taki second hand mangowo animowy. Sieć cała. W całej Japonii. Każdy fan. Nie w całej Japonii. Chyba no, tylko w Tokio. Chyba... Tylko w Tokio, tak myślisz? Tak, Bukow jest ogólnojapoński. Mandryk ma siedzibę chyba tak. Ole, wolne krepsy, zobacz. Och, jak zwykle, krepsomania. Na każdym kroku. Ale już wystarczająco zjadłaś krepsów, idziemy. Nieprawda. Prawda, prawda. Nieprawda, w Polsce nie ma krepsów. No w Polsce nie ma, to prawda. A tu są pęben. Ach, a tak, tu są automaty różnorakie. Stoją tu z aparatami w pęben. Co tam wypatrzyłeś? A wypatruję blondynów japońskich. Jakże naturalnie to wygląda. Jak widać, w Japonii też są blondyni i blondynki. Gwarantujemy, sprawdziliśmy. Duża ilość wody utlenionej czyni cuda. No właśnie, ja nie wiem, czym oni to traktują, czy wodą utlenioną, niemniej jednak, czy czymś innym, niemniej jednak efekt jest bardzo dobry, no. To znaczy, no... Ale bardzo cierpią, bo nie są w stanie uzyskać naturalnego takiego mysiego blondu. A no, tego to nie wiem. Bardzo się wzdragają zwierzę japońscy z farbowaniem tego koloru. Ojcowa się to, tak jak to, że